Dzień dobry, panie doktorze. Więcek. Dzień dobry. Ja byłem umówiony z panem. Wiem, doktorze. No czekam na pana właśnie. Panie doktorze, więc... Proszę. Ale co proszę? No, tu. Ale... Ja no, chciałem... Widzę, że pan jest troszeczkę podekscytowany, więc proszę, żeby pan... Tu jest specjalnie dla pacjentów, wygodnie. Niech pan sobie spocznie, proszę się uspokoić. Czas nasz nie goni. No, może ja zdejmę marynarkę. Dobrze. Dobrze, niech pan zdejmie marynarkę. Przepraszam bardzo. Proszę bardzo. Może ja. I proszę bardzo, może pan uprzejmie. Wygodnie tu. Tak, położyć tak, się? Tak, tak. Może pan, to ja nie wytrzymam. Niech pan zuje buty. Jak to zuć? Bo krew panu nie będzie krążyła. No ściągnąć, no. Tak. Proszę bardzo. Nie byłem trochę przygotowany. Ja właśnie widzę, no ale jakoś damy sobie radę. Przepraszam bardzo. Odstawię. O, tak lepiej. I proszę bardzo. A. No jak? No dobrze. Dobrze. Właśnie. Ale to nie na chwilę, tylko proszę, bo tutaj no, mamy sesyjkę, prawda? Że, co mamy? Sesyjkę, no porozmawiamy, pogadamy, żeby panu pomóc. Ale ja się przyszedłem, panie doktorze, zapytać, czy mnie coś jest, bo ja... Zaraz będziemy wiedzieli. Proszę pana, jeszcze raz. Co to jest? Tape recorder. Ale to pan doktor mnie będzie na... Tak, będę rejestrował, bo muszę wrócić czasem, wie pan, do tego, co pan mówi, żeby diagnozę skorygować, no i rodzinie puścić. Proszę uprzejmie bardzo. Niech pan się tym naprawdę nie przejmuje, to jest normalna, rutynowa rzecz. A potem pan to zmarzy? Zmarzę, zmarzę. No więc, co może pan mi powiedzieć o swoich dolegliwościach? No więc proszę pana... Ale niech pan wygodnie, spokojnie... Przecież nie chce pan chyba, żebym pana... Kaftanem. Nie, ja chcę, żeby pan doktor mnie... Znaczy, ja chciałem powiedzieć, że... Leżymy, leżymy. W zimie jest, wszystko jest w porządku, jest. Tak, spokojnie, no panie Wiącek. No przepraszam, ale... Niewygodnie? Niewygodnie bardzo, tylko jak się zbliża się po zimie... Po zimie co mamy? Jesień? Nie, jesień a, jest dobrze, potem. Więc jak... To mnie po prostu, no, jakoś jestem zdenerwowany cały czas. Pan nie jest moim pierwszym przypadkiem, więc proszę o zaufanie. Więc... Denerwuje pana wiosna. No ja nie wiem... Nie podoba się panu, że rośliny, tak, czy coś innego? Nie wiem, no coś mi się dzieje takiego, bo po prostu cały czas... Chyba siada dobrze. Właśnie siedzę, więc że po prostu, wie pan, no, otwieram okno i po prostu mnie... strasznie mi wszystko mnie... Panie Wiącek, pierwsza sprawa to pan jest pobudliwy. Niech pan siada. Ja... I tak. Odstawić herbatę, kawkę. Ja w ogóle proszę pana nie piję. Dobrze. Alkohol zupełnie nie. Telewizję może pan do 18 powiedzmy oglądać tylko. Teleexpress mogę? Nie, nie zawsze. Niech pan siada. Nie, proszę pana. Zaraz to wszystko sobie spokojnie wyjaśnimy. Ja panu dam też takie... Czy mogłem... Nie można. Ja panu tutaj jeszcze dam takie, wie pan, proszeczki, które pana troszeczkę... Niech pan siądzie, proszę bardzo. Pan wyciszą. Jak pan śpi? Ja tak właśnie... Rzucam się strasznie, wie pan? No ale gdzie pan śpi? Chciałem pokazać, jak... Gdzie pan śpi? Znaczy... Normalnie śpię przy kaloryferze. Ale bardzo źle, no bardzo źle. Ja panu coś powiem. Powinien pan spać, teraz przynajmniej, niech pan siedzi, w wannie z lodem. Niech pan sobie nałoży piżamkę. Mam prysznic mam tylko. Nie, to rano pan sobie puści zimny prysznic na ten lód. Weźmie pan... Na całe ciało zimny? Całe. Trzy razy weźmie pan rano te pastylki. Żadnej herbaty. Ciepłe mleko. I to nie jest nic poważnego, jeśli pan posłucha tego, co ja mówię, bo pana stan nie jest dobry. Niech pan siada. Tak jest. Czy mogę buty włożyć? Nie. Chcę, żeby pan wykonał to, co ja mówię. Proszę być ze mną w kontakcie telefonicznym przy najmniejszym drgnieniu, wie pan, tego... Nie teraz. Teraz widzę pana. Oczywiście.
I proszę te proszki brać, a ja pana zobaczę może za 2-3 dni. Bo to nie jest powiedziane, że to pomoże. Tu są, może nawet potrzebna będzie elektryczność czy coś takiego. Dobrze. To ja włożę buty, dobrze? No to pana niepotrzebnie zagrzeje w stopy, no ale... No ja wiem, ale po prostu jest jednak jeszcze, jest bardzo... Ja już nie takie przypadki wyprowadziłem, tylko niech pan po prostu do tego okna nie podchodzi, niech pan za bardzo nawet na ulicę nie wychodzi. W domu, lud... No tu kolega na mnie czeka, to mnie odprowadzi. Kolega to może być. Tak? Tak. I proszę, tam siedzi też pani taka starsza zresztą. Nie, tam pani to... To tam pan zapłaci. A ile będę płacił, to ona wie? Ona wie dobrze, bo pan nie jest jedyny. Dobrze. To bardzo serdecznie dziękuję. Życzę panu, panie Wiącek, poprawy. A to coś poważnego? Tak, ale wyciągniemy pana z tego. Dobra, dziękuję bardzo. To spokój, spokój. Do widzenia. No i co? Co powiedział? Słuchaj, no. Bardzo grzeczny profesor. No to ważne. Leżałem na leżance, rozumiesz? Opowiadałem mu tam... A on mówi, że coś, żebym jakieś mi proszki dał, wiesz, tam receptę mam, żebym się wysypiał, że wiesz, żebym jakoś tak książkę czytał, coś tego. Ale wszystko mu opowiedziałeś? No wszystko mu opowiedziałem i nagle, rozumiesz, jak wychodziłem od niego z klatki, to zrozumiałem, o co chodzi. A o co chodzi? Słuchaj, chodzi o to, rozumiesz, idzie z takim, no to mnie... A bracie, na się i po prostu ja za nią. Chodzi o to, rozumiesz, że jestem zdrowy, że to po prostu trzeba iść za nią od razu i wiesz, no. Ty wiesz co? No? Że ja chyba to samo mam. No? Że jak właśnie widzę taką, tak jak mówisz, no tak, taką no. Albo jakiegoś, to ja mam od razu tak, to już jestem gotów, no. No, no. No. Ty wiesz, to tyle lat, no. To zmarnowaliśmy tyle lat, rozumiesz? I dopiero teraz ja właśnie nie wiem, czy to ten lekarz, że to nie, to życie po prostu. To... Trzeba się instynktem kierować. Po prostu. Tak. To co robimy? No. Idziemy na... Tak jest. Idziemy. To.